Wtorek to dzień sportowy na kampusie naszej uczelni. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas członkowie AZS-u Uniwersytetu Opolskiego. Sportowe zmagania zaczęliśmy w Niechcicu. Tower Running. Zobaczcie materiał. Na ostatnich dwóch piętrach było ciężko, ale taki trening dobrze robi dla człowieka. Na samej górze już było. Siedlisko trzeba było uważać i nadrabiać właśnie te sekundy. Jestem zadowolony. Myślałem, że może poniżej minuty uda mi się zejść, nie udało się. Drugi raz biorę udział. Wtedy było minimalnie chyba lepiej, ale jakoś bardzo podobnie. Studium wychowania fizycznego, zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. Zobaczmy, jak rywalizowali zawodnicy. Miałem 145, no tutaj 140 dało mi już jakby pierwsze miejsce, więc to chciałem tą życiówkę już na ten ostatni, to ostatnie powtórzenie spróbować, ale minimalnie nie poszło. Czyli ja bardziej po prostu chodzę na siłownię, a tak naprawdę to, że były tutaj zawody w wyciskaniu, no po prostu przyszedłem gdzieś tam się spróbować. No można powiedzieć, że jakby tutaj są moje drugie zawody, więc taki drugi puchar do kolekcji po prostu. Chodzi o to, by móc bronić się bez użycia narzędzi, by było to w sztuce walki, by używać takiej białej broni, jakim jest tylko i wyłącznie nasze ciało, w celu podstawowych technik samoobrony, które jednocześnie charakteryzują się tym, że powodują nasz rozwój naszego ciała harmonijnie z duchowym rozwojem. Podczas Piastonaliów mieliśmy okazję uczestniczyć w czwartych regatach piastowskich. Zobaczcie materiał z tego wydarzenia. Przygotowywaliśmy się w sumie przez ostatnie półtorej miesiąca, przychodziliśmy tutaj na treningi przynajmniej dwa razy w tygodniu i z trenerem spędzaliśmy półtorej godziny nad po prostu pływaniem tam i z powrotem, ćwiczenia startów oraz samego tempa pływania. Rywalizacja z Politechniką Opolską w tym roku była bardzo miła, otóż nie stawili się, ale przynajmniej wygraliśmy długi bieg. Wygrały eliminację, chłopaki zajęli drugie miejsce, reprezentacja Uniwersytetu Opolskiego. No i czekamy na finały i liczymy na medale.
sobotę wielki finał Ligi Mistrzów, a u nas na kampusie wtorek jest dniem finałów akademickiej Champions League. W meczu o trzecie miejsce zmierzy się logistyka z ekonomią roku drugiego, a w finale ekonomia piąty rok zmierzy się z bezpieczeństwem wewnętrznym. Na zakończenie piłkarskich emocji na Orliku turniej pomiędzy władzami miasta, władzami uczelni oraz opolskimi mediami. Zobaczmy, jak wyglądały te starcia. Oceniam, że trzeba popracować nad formą, to na pewno, ale i tak fajne widowisko, myślę, jesteśmy po pierwszym meczu, Urząd Miasta kontra dziennikarze, niestety dziennikarze byli górą, ale cóż, taki sport, ktoś musi wygrać, żeby ktoś musiał przegrać. Bardzo fajny turniej, świetna zabawa, wiadomo, to tutaj chodzi głównie o zabawę, wynik nie jest do końca ważny, aczkolwiek ważne jest to, że wygrał Uniwersytet te zawody. Wygraliśmy z mediami i wygraliśmy także z Urzędem Miasta. To wszystko z wtorkowego dnia sportu. Jak widać po moim stroju, dzień spędziliśmy aktywnie, lecz to nie wszystko. Wieczorem razem z kamerą zagościliśmy na błoniach Politechniki Opolskiej, gdzie bawiliśmy się w rytm dobrej muzyki. Materiał z tego wydarzenia już wkrótce.